Cześć, tu Ernest! W wiadomościach w grze w poniedziałkowe popołudnie pojawiła się nowina o nadchodzącym nowym granatniku. Mieliśmy już okazję o nim porozmawiać. W tym filmiku skupimy się nad czymś innym. Taka zapowiedź oznacza, że jutro lub w czwartek do gry wejdzie aktualizacja zawartości. Epic Games co każda aktualizację stara się nie tylko dodać coś nowego, ale też doszlifować istniejące mechaniki gry. Niestety w przypadku każdej gry zawsze znajdzie się kilka błędów. Na pewno już się sami przekonaliście o tym, że w Fortnite jest ich niemało i co ciekawe, niektóre z nich już miesiąc po starcie nowego sezonu dalej są w grze. Pamiętacie ten trik na lotku jazdem w kosmos? Tak, ten błąd dalej działa. Wystarczy przyczepić się do Ziemi w jednym ze strumieni powietrznych podziemnych platform. Jedyne co się zmieniło od paru aktualizacji to to, że po wyskoczeniu z pojazdu na maksymalnej wysokości nie możemy użyć lotni, ale i tak nie ma obrażeń od upadku. Wspomniałem o tym glitchu jednak z innego powodu. Nie miałem okazji zobaczyć tego błędu z perspektywy innych graczy. Dlatego tak bardzo się zdziwiłem podczas jednego z moich meczów. Zobaczcie sami, jak to wyglądało u innych. Wy u siebie lecicie bez przerwy w górę, robiąc duży hałas, ale oczy graczy dookoła was widzą migający w górę i w dół kulojazd, którego nie można zestrzelić. Poza tym, że dziwnie klatkuje, to kompletnie nie odzwierciedla waszej rzeczywistej pozycji. Zobaczcie, mój pomocnik wyskoczył z kulojazdu na maksymalnej wysokości, a sekundę temu wydawał się być o wiele niżej. Był tak jakby w super pozycji. To nie jedyny błąd, który został z nami na dłużej. W okolicach połowy sezonu 8 pokazałem wam sposób na latające pułapki. To dalej działa. Wystarczy dobudować się do miejsca, w którym chcielibyście postawić swoją pułapkę. Teraz zestrzelcie podstawę waszej struktury tak, aby się rozpadła. Jak już to zrobicie, to na zmianę musicie w szybkim tempie próbować położyć podłogę i wybraną pułapkę, za którymś razem postawicie pułapkę. Wieżyczka na przykład nie dość, że ma dużo punktów wytrzymałości, ma jeszcze ogromne działo, z którego można strzelać. To działa w przypadku każdej pułapki, ale tylko na niektórych można stanąć. Ognisko i launchpad zapewnią nam pułapkowego skybase'a. Przy okazji widzicie, że da się to zrobić z kilkoma pułapkami naraz. Co ciekawe, ognisko i launchpad też mają swoje punkty wytrzymałości i da się je zniszczyć. Z tych wszystkich błędów, które wam pokażę, myślę, że najgorsze jest to, że dalej można postawić pułapkę na niektórych drzwiach w neo wykrzywionych. Myślałem, że tamten błąd będzie bardzo szybko naprawiony, ale jednak dalej jest. Dalej w temacie starych błędów to kulojazd dalej nie ma kolizji z telefonami na mapie. Można się w nich bez problemu schować. Jeśli z nich wyjdziecie będąc wtopionym w kulojeździe, to wasz kulojazd wybuchnie. I telefon. Jestem ciekawy, czy tym sposobem będzie można kiedyś uniemożliwić wykonanie wyzwania z telefonami. Jeśli jeszcze jakiś będzie. Pamiętajcie, że telefony normalnie są nie do zniszczenia. Przedostatni trik, który wam dzisiaj pokażę, dotyczy bomb cienia, co oznacza, że działa już przynajmniej miesiąc. Pozwolą wam na bycie duszkiem bez końca w pojeździe. Wystarczy, że po drugim impulsie odliczenia do końca bycie duchem, zrobicie podwójny skok. Podczas spadania szybko klikacie przycisk do wejścia do wybranego pojazdu. Jeśli zrobicie to tak jak ja w tle, to będziecie mogli jeździć będąc duszkiem. Niestety, cały czas będziecie migać i wydawać dźwięk. Na koniec przekażę wam kod mapy przygotowanej przez Letali 8. Zaraz zobaczycie, dlaczego warto ją wypróbować. Wystarczy użyć kodu mapy, który jest w opisie, na pierwszym miejscu od lewej. Musi to być ten oto slot, inaczej to nie zadziała. Teraz poczekajcie, aż się wczyta mapka i uwaga! Nie wchodźcie do niej, tylko na waszą własną wyspę, dowolną. Po wejściu na waszą wyspę, zobaczycie w powietrzu platformę z różnymi strukturami. A jak się do niej zbliżycie, to będziecie mieli do dyspozycji mnóstwo przerobionych zwykłych struktur. Tutaj ma uwaga, te struktury potrzebują podstawy tak jak wszystkie inne i nie dedujcie ich. Tak zniszczycie cały efekt. Na tych platformach są przeróżne, powiększone w różne strony struktury. Niektóre z nich mają specjalne właściwości, jak na przykład ta ściana z drzwiami. Ma ona zepsute drzwi. Warto przetestować tę mapkę. Może coś z tego zostało wam się przyda. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.